Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Materiał powstał we współpracy z polon.pl, twój portal o energetyce, finansach i gospodarce. Rosyjskie straty osobowe w wojnie z Ukrainą są na tyle duże, że państwo cały czas musi aktywnie szukać nowych chętnych do służby wojskowej. Aby przyciągnąć swoją ofertą zainteresowanych, państwo musi sięgać głęboko do kieszeni. Na ile liczyć może rosyjski rekrut, który zdecydował się iść na wojnę? Zapraszam na kolejny materiał z polon.pl, który przygotował Mariusz Marszałkowski. Straty bolą. Rosyjskie straty osobowe, według różnych szacunków, od początku pełnoskalowej inwazji sięgają od 300 do nawet 500 tysięcy osób. W liczbę te wchodzą zarówno zabici, ranni, jak i zaginieni. W przypadku tej pierwszej wartości, w oparciu o wpisy w mediach społecznościowych, nekrologii w prasie i mediach, czy tablicach pamiątkowych, udało się zidentyfikować z nazwisk, dat urodzenia i śmierci ponad 57 tysięcy nazwisk Rosjan, którzy nie powrócili żywi z wojny. Wbrew powszechnie panującym twierdzeniom, Rosja nie posiada nieograniczonych rezerw osobowych i od lat zmaga się z problemem demograficznego spadku ludności. Każdego roku ubywa od 100 tysięcy do prawie 500 tysięcy Rosjan. Od czasu inwazji liczby te jeszcze bardziej przyspieszyły i co gorsza dla rosyjskiej gospodarki, tyczą się głównie ludzi w sile wieku produkcyjnego. Co jest również problemem dla Rosji, to jej rozległe terytorium i wiele usług i zawodów, których nie da się zastąpić lub przesunąć w inne miejsce. Chodzi na przykład o pracowników transportu, obsługę kolei, transport lotniczy, w tym śmigłowcowy, pracowników firm naftowych i gazowych, którzy pracują głównie na oddalonych obszarach Syberii czy Arktyki. Kolejne projekty rozwojowe na rosyjskim szelfie północnym wymagać będą setek tysięcy obywateli, którzy będą musieli w kolejnych latach rozpocząć życie w surowych warunkach Arktyki. Problem niedoboru kadr widać na przykładzie rekrutacji nowych żołnierzy, którzy mają służyć w Wojsku Rosyjskim. Na podstawie ogólnodostępnych danych, prezentowanych również przez organy Rosyjskiego Ministerstwa Obrony, średniomiesięcznie do rosyjskiego wojska zgłasza się około 30 tysięcy nowych rekrutów. Nie wszyscy z nich ze względów zdrowotnych i administracyjnych przechodzą dalsze etapy rekrutacji. W ostatnich tygodniach, według ukraińskich danych, dziennie eliminowanych jest powyżej tysiąca rosyjskich żołnierzy. Jednocześnie w ostatnich miesiącach zaobserwowano spadki nowych chętnych do dobrowolnej służby w rosyjskim wojsku. Według analiz profilu Okogora, który powołuje się na dane Ministerstwa Obrony Rosji, w czerwcu 2023 roku średnio dziennie 1750 osób podpisywało kontrakty na służbę w rosyjskim wojsku. W lutym poziom ten spadł do 1100 dziennie. Na początku czerwca średnia dzienna spadła do 900. Bogata oferta. Aby utrzymać wysokie zainteresowanie służbą wojskową przy jednoczesnym braku siłowego mobilizowania kolejnych rekrutów, resort obrony Rosji wraz z poszczególnymi regionami musi przygotowywać atrakcyjne i kuszące oferty, aby zainteresować potencjalnych chętnych. Służby mundurowe zawsze były atrakcyjnym pracodawcą. Od czasu pełnoskalowej inwazji ta atrakcyjność od strony finansowej i dodatkowych benefitów jeszcze bardziej wzrosła. Zachęty służby składają się z wielu elementów. Podstawowym i najważniejszym są oczywiście pieniądze. Na co może liczyć rekrut? Na to składają się dwa główne elementy: część federalna, czyli to, co jest zapewniane na poziomie krajowym i pochodzi z budżetu resortu obrony, oraz część regionalna, czyli dodatki, które finansowane są z budżetu regionów. To jest też sposób na zrzucenie kosztów prowadzenia wojny na regiony. Część federalna składa się z. Jednorazowej premii wypłacanej po podpisaniu kontraktu na minimum rok służby 195 tysięcy rubli, 8800 zł. Do 50 tysięcy rubli w trakcie 3-miesięcznego szkolenia, 2800 zł. Oraz od 210 tysięcy rubli miesięcznie w trakcie służby, 9500 zł. Pensja miesięczna zależna jest od stopnia i zajmowanego stanowiska. W przypadku stanowiska zastępcy dowódcy plutonu żołnierz może liczyć na 250 tysięcy rubli, 11.300 zł miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku dowódcy drużyny pensja wynosi 238 tysięcy rubli, 10.700 zł. Kierowca może liczyć na 216 tysięcy rubli, 9.800 zł, a strzelec granatnika czy kucharz 211 tysięcy rubli. Dodatkowo w ramach płatności federalnych rekruci teoretycznie mogą liczyć na dodatkowe premie: 8 tysięcy rubli (360 zł) za każdy dzień prowadzonej ofensywy, do 50 tysięcy rubli (2200 zł) za każdy kilometr natarcia w ramach grupy szturmowej, dodatkowe bonusy w wysokości od 100 tysięcy rubli (do miliona rubli) za zniszczenie bądź zdobycie uzbrojenia przeciwnika, czołgu, śmigłowca, systemu artyleryjskiego. Zakładając, że żołnierz ma stopień szeregowego i jest strzelcem, przebywa w strefie działań wojennych co najmniej 13 dni i przeszedł ze swoją grupą szturmową 8 kilometrów, może w ciągu miesiąca zarobić ponad 714 tysięcy rubli. To jest 32 tysiące złotych. 210 tysięcy rubli plus 104 tysiące rubli plus 400 tysięcy rubli. Nie wliczając do tego premii za zniszczony bądź zdobyty sprzęt wroga. Jednak to nie jest wszystko. Każdy region, w zależności od stopnia zamożności, wypełniania nałożonych przez Moskwę minimalnych limitów dobrowolców czy innych czynników, przyznaje swoje dodatkowe premie za uczestnictwo w wojnie. I tak na przykład region Sahalinu oferuje swoim rekrutom dodatkowe 400 tysięcy rubli (18 tysięcy zł) za podpisanie kontraktu. Dodatkowo rekrut może liczyć na 75 dni dodatkowego urlopu, bezpłatne bilety na wakacje w dowolne miejsce w Rosji. 50% rekompensaty za rachunki, dodatkowe 5000 rubli dodatku do emerytury. Co interesujące, służby rekrutacyjne na Sahalinie dokładnie wyszczególniają liczbę wakatów, na które poszukiwani są rekruci. I tak do jednostek motostriełkowych, piechota zmotoryzowana, szuka się 1300 chętnych. Do oddziałów logistycznych potrzeba 150 ludzi. Oddziałów pancernych również 150 ludzi. Artyleria i wojsko rakietowe mają 200 wakatów, tyle samochętnych szukają wojska obrony powietrznej, 50 rekrutów szukają wojskowi teleinformatycy. Łącznie na samym Sahalinie, zamieszkiwanym przez łącznie 445 tysięcy ludzi, wakaty w samym wojsku liczą oficjalnie ponad 2000 miejsc. W przypadku Krasnojarska dodatkowa wypłata wynosi 300 tysięcy rubli w przypadku, gdy rekrut pochodzi z obwodu, a 400 tysięcy rubli w przypadku, gdy rekrut pochodzi z samego miasta Krasnojarsk. Ten podmiot federalny pomoże również spłacić kredyt hipoteczny, czy wypłaci 3 miliony rubli rodzinie w przypadku śmierci rekruta w trakcie działań wojennych. W kraju habarowskim rekrut otrzyma z kasy regionu dodatkowe 350 tysięcy rubli dodatku za podpisanie kontraktu. Prawdziwy bank rozbiły władze kraju Krasnodarskiego, gdzie po spełnieniu kilku warunków rekrut w pierwszym miesiącu służby może otrzymać nawet 1,65 miliona rubli wypłaty 75 tysięcy złotych. 195 tysięcy rubli pochodzi z opłaty federalnej milion rubli jako dodatek regionalny 200 tysięcy rubli za służbę w jednostkach wojskowych wskazanych przez władze regionalne. 250 000 rubli za podpisanie kontraktu jako mieszkaniec Krasnodaru. Równie hojne są władze Jugry, czyli obwodu Hanty Mansyjskiego, gdzie podstawą gospodarki są wysoko płatne miejsca pracy przy przemyśle wydobywczym. Za podpisanie kontraktu rekrut otrzyma z kasy regionu dodatkowe 400 tysięcy rubli. Dodatkowo za każde dwa miesiące służby władze regionu dorzucą kolejne 150 000 rubli. Na zakończenie umowy weteran otrzyma dodatkowe 100 tysięcy rubli 4,5 złotych. Jak podliczają, w rok można zarobić 1,6 miliona rubli 72,5 złotych z samych dodatków, nie wliczając co najmniej 210 tysięcy rubli miesięcznej wypłaty federalnej i dodatków. Rekrut z obwodu moskiewskiego od władz regionalnych otrzyma jedynie 50 tysięcy rubli dodatkowo. W Smoleńsku rekrut dostanie, poza dodatkami federalnymi, dodatkowe 250 tysięcy rubli z kasy regionu za samo podpisanie kontraktu. W Obwodzie Królewieckim władze lokalne oferują dodatkowe 100 tysięcy rubli za podpisanie kontraktu. Każdy region dodatkowo przyznaje swoje benefity, jak darmowe bilety na wydarzenia artystyczne i kulturalne, pakiety wypoczynkowe dla rodziny, dodatkowe miejsca w placówkach edukacyjnych dla dzieci uczestników wojny z Ukrainą i wiele innych. Żołnierz w Rosji, zgodnie z prawem emerytalnym, przechodzi na emeryturę po odsłużeniu 20 lat. Skąd są tak duże różnice w zarobkach w poszczególnych regionach? Po pierwsze, wiele zależy od sytuacji ekonomicznej danego regionu. W bogatym Sahalinie, gdzie podstawą gospodarki jest przemysł węglowodorowy, średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi około 130 000 rubli 5 900 zł. Średnia pensja w Jubrze za 2023 rok to 103 000 rubli 4700 zł. Dla porównania w obwodzie królewieckim średnia zapłata to 55 000 rubli 2700 zł, a w obwodzie smoleńskim jedynie 38 tysięcy rubli 1700 zł. Średnia pensja w Rosji to 73 tysiące rubli 3300 zł. Coś, co dla mieszkańca królewca będzie atrakcyjnym wynagrodzeniem, dla pracownika platformy wiertniczej na Sachalinie czy Jugrze będzie nędznymi groszami. Drugim powodem różnic może być chęć wskazania przez władze federalne, z których regionów premiowani są rekruci. Chodzi oczywiście o zachęcanie do walki mieszkańców Dalekiego Wschodu czy Uralu, a nie mieszkańców zachodniej części Rosji z Moskwą i Petersburgiem na czele. Statystyki śmierci, prowadzone m.in. przez portal Meduza, pokazują, że za imperialne zapędy Putina i jego otoczenia, w głównej mierze życiem i zdrowiem płacą biedni mieszkańcy nieruskich z natury regionów Rosji. Dziękuję za odsłuchanie materiału, czytał Sebastian Filipowicz.